oświadczenie i komunikaty. Ja następnie zacznę ja. Po pierwsze, 6 lutego, tutaj o godzinie 12, jest uroczysta sesja poświęcona wręczeniu tytułu honorowego obywatela miasta Krakowa panu Wacławowi Bartoszewskiemu. Osoby zainteresowane zapraszam, godzina 12. Po drugie, informuję Państwa, że w najbliższe 3 tygodnie będę nieobecny i tak myślałem. Liczę, że się... To się nazywa mi zgrany grów. I liczę na to, że świnka będzie bogatsza o tam parę trochę pieniędzy i to jest z mojej strony pan radny Garnia. Każdemu coś się kojarzy, ale nie wiem o co chodzi. Pan radny Rafał. Ostatni jak stałem się bardzo medialny. Ja tylko Państwu chcę taki komunikat, doświadczenie, że po prostu w ostatnim czasie na stronach internetowych oczywiście wczoraj w gazetach ukazało się mnóstwo, moim zdaniem, nieprawdziwych stwierdzeń, braku rzetelności na okoliczność złożenia przeze mnie jednej, wycofanej później i złożonych poprawek do druków nr 1106 i 1096 w dniu 21 stycznia 2013. Informuję Państwa, że w najbliższym czasie wystąpię z oficjalnym oświadczeniem do mediów i osób zaangażowanych w tę, przepraszam, nagonkę na moją wspólną osobę. 3. Przypomnę, że przy podobnych poprawkach rozstrzygnięcia rady na Czarnowej Hucie czy na Kozłówce przy zmianie organu prowadzącego szkół nikt nie używał, że rada, radni prywatyzują szkoły. Po prostu jest to proces po prostu dochodzenia do tego, żeby szkoły funkcjonowały, jeżeli gmina stwierdza, że te szkoły nie mogą funkcjonować. Odnośnie opinii wyrażonej przez pana Krzysztofa L. na stronach internetowych i prasie, według mnie noszą znamiona pomówień, stąd wnoszę się zamiarem skierowania sprawy do prokuratora. Chyba, że ta osoba dokona stosownych postępowań w prasie. Dziękuję. Dziękuję. Cokolwiek by to nie był. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę, w takim układzie sprawdzamy obecność. Jeszcze nie. Ale nadal chwilę będzie. Zdrowie. Jest. Bardzo proszę o udział w sprawdzeniu obecności, bo na razie na sali mamy 27 osób, a jest tak optycznie troszkę więcej. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Nie ma pana radnego Filipiera i pana radnego Kuchenałowa. Chyba. Już skończę. Proszę Państwa, to w takim układzie zamykam sesję i do zobaczenia za jakiś czas. Pani radna. Zapraszam członków Komisji Dyscyplinarnej do sali na dosłownie kilkanaście